Nazywam się Shinej, jestem tancerzem. Tańczę popping i jazz przede wszystkim. Zajmuję się też tworzeniem społeczności tanecznej, zwłaszcza tutaj w Warszawie. Współtworzyłem takie imprezy jak Warszawska Schadzka, Polski Locking czy też Stajdek. Zacząłem tańczyć w 2007 roku, to były czasy, kiedy YouTube zaczął się rozwijać, więc zaczynałem właśnie od filmików instruktażowych. Byłem samoukiem, próbowałem dosłownie wszystkiego. Hip-hop, tańc współczesny, modern jazz, nawet pole dance był przez chwilę. I w 2011 roku pierwszy raz poznałem swojego takiego mentora tanecznego. To był TF Star z Wietnamie. To wtedy zdecydowałem się na popping, że to będzie styl, którym będę się rozwijać. I w 2014 roku dołączyłem do warszawskiego funku. Jest to ekipa, która specjalizuje się właśnie w funkowych stylach. Później poznałem Ryana Futura i Rashada, którzy bardzo wpłynęli na mój taniec i to, w jaki sposób w ogóle działam w społeczności tanecznej. I w 2017 roku zacząłem też tańczyć jazz. Jazz to był głos zmarginalizowanych Amerykanów. To jest ta część Amerykanów, która po formalnym zniesieniu niewolnictwa pozostała sama sobie i musiała improwizować, żeby przeżyć w jakiś sposób, nie mając kompletnie nic. Tak samo jak w życiu musieli improwizować, tak samo też w tańcu i w muzyce improwizowali. Z tego właśnie takiego chaosu powstawało coś pięknego. Popping jest stylem tańca, który należy do kultury funk, a funk to tak naprawdę jest ewolucja jazzu. Jazz, później rhythm and blues, soul i mamy funk. A funk jest kulturą dumy, bym powiedział. To są lata 60., 70. W Stanach Zjednoczonych był tak zwany Civil Rights Movement, czyli walka o równouprawnienie Amerykanów, gdzie chodziło tak naprawdę o to, żeby celebrować to, kim się jest. Więc cytując Jamesa Browna, ojca właśnie muzyki funkowej, say it loud, I'm black and I'm proud. Tak więc o co chodzi w tej kulturze i w tym tańcu tak naprawdę też o to samo chodzi. Ten charakter tego tańca jest taki bardzo mocny i silny, a właśnie ta moc i siła wywodzi właśnie się z tej filozofii. Edukację popingu czy też jazzu można zacząć w różny sposób, ale jakbym miał ja właśnie dać komuś rekomendację, jak wejść do tego świata, to myślę, że poprzez znalezienie sobie mentora. Oczywiście zajęcia to jest dobry start. Miałem to szczęście, że poznałem odpowiednie osoby, które poprowadziły mój rozwój i życzę wszystkim tancerzom, żeby mieli tak wspaniałych mentorów, jakich ja mam. Jazz jest bardzo mocno związany z tą improwizacją i też musiałem w pewnej sytuacji życiowej po prostu improwizować, bo nie miałem kompletnie nic. Więc gdzieś tę improwizację mam we krwi po prostu. I też dotknęła mnie dyskryminacja i popping właśnie i kultura funk nauczyła mnie tak naprawdę bycia dumnym z tego, kim jestem i pokazała mi właśnie, że nie ma w tym nic złego, że jestem taki czy owaki.